Dzień dobry, panie Henryku, z nami Henryk Średnicki, jedyny polski mistrz świata. Proszę powiedzieć coś o tym meczu. Co takie mecze dają zawodnikom młodym? Nie, dużo doświadczenia. Przede wszystkim doświadczenie, rutyna. To jest właśnie o to chodzi, że tak samo jak w nauce, że na przykład daje teorię, ale praktyka daje dużo więcej. A to jest jak praktyka. Panie Henryku, dlaczego pan nie przyszedł na boks zawodowy? Była taka szansa w ogóle? Była gdzieś tam jakaś propozycja boksu zawodowego? Panie kochany, nie wracajmy do tych spraw, bo już mam tyle lat, że się wstydzę powiedzieć. I niestety nie mówmy o zawodowstwie. Widocznie każdy się rodzi, tak jak powiedziałem, w odpowiednim wieku. Tak mówię, o gdybyś się wcześniej urodził, gdyby tego, to po żartach, trzeba powiedzieć, gdybyś miał jajka, to raczej co innego, to byś był kobietą, no wiadoma rzecz. A czuje się pan spełniony jako zawodnik, jako bokser? Ja się czuję spełniony przede wszystkim jako człowiek, bo mam wnuczki, mam córki, mam rodziny i uważam, że dla Polski jednak w encyklopedii nie każdy może być, a ja jestem i uważam się spełnionym. Panie Henryku, ileś tam lat temu, kiedy pan był zawodnikiem czynnym, polski boks zawodowy święcił ogromne sukcesy, w tej chwili kryzys ogromny. Skąd się ten kryzys bierze? Dlaczego nie ma wyników od 92 roku, od medalu Wojtka Bartnika, nie zrobiliśmy medalu olimpijskiego? Skąd to się wszystko bierze? Przepraszam bardzo, w tej chwili albo pan nie myśli, albo ja nie, ale przede wszystkim wszystko, jak i w polityce, i w sporcie, we wszystkim, jest o co chodzi, o kasę chodzi. Gdyby była kasa, jak był ustrój inny, to sport był na bardzo wysokim poziomie, bo i kasa była. W tej chwili muszę powiedzieć oficjalnie, że zawodowstwo, amatorstwo jest to oszukaństwo, oszustwo i koniec. Kiedy u nas? W krajach socjalistycznych, kiedy u nas było amatorstwo? Nigdy. Skoro ktoś zarabiał, nie pracował tylko na sali, co to było? Jak ja utrzymywałem rodziny, samochód, mieszkanie, wszystko z boksu, to co to było? Amatorstwo? To jest troszeczkę błędna informacja. I to wszyscy o tym wiedzieli. Dlaczego amatorstwo i zawodowstwo? Jak w tej chwili oficjalnie za Mistrzostwo Świata amatorskich dostaje tyle, za Olimpiadę dostaje tyle. Gdzie Olimpiada powinna być niby dla tego amatorstwa? Gdzie jak już zawodowi? Już nie ma amatorstwa. I nie było. A widzi pan jakąś szansę, żeby właśnie ten boks amatorski trochę wypłynął do góry? Nie ma amatorstwa, już panu mówię. Mówię o takich suchych wynikach, że bokserzy zrobią... Amatorzy to są ci, co po kilkunastu latach, co mają swój wiek, biegają sobie, to jest amatorstwo, na nartach, a w sportach to tylko mogą dzieci. Jeszcze myśleć o amatorstwie, co jest bardzo rzadko, bo rodzic przychodzi z synem, na przykład do mnie, do boksu, co on z tego będzie miał i to już jest... To już wiadomo, że tylko chodzi o kasę. To zapytam inaczej. Czy widzi pan szansę, żeby na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich w Londynie któryś z chłopaków zrobił medal? Jestem bardzo bym był zadowolony, bo w tej chwili było dwóch. Nie wiadomo, czy w Londynie pojedzie tych dwóch, ale mój zawodnik ostatnio też był na Olimpiadzie. Mówię o Łukaszu Maszczykowi, który jest moim wychowankiem i trenuję. No jeszcze mu się nie udało zdobyć żadnego medalu na Mistrzostwach Świata Europy. Ciągle przegrywa w ćwierćfinale, ale wierzę z całego serca, że pojedzie i wreszcie ten upragniony medal dla siebie, ale dla mnie też przyjedzie uwieńczyć moją ciężką pracę razem z nim. A co teraz porabia Henryk Średnicki? Co pan robi na co dzień? Jest pan związany z boksem w jakiś sposób? No to widzę, że jest pan bardzo cienko... No wiem, że pan jest trenerem, ale jak to wygląda? Popularyzacją mojego nazwiska. Jestem trenerem mojego wychowanka Krzyśka Szota, który stoczył już
9, a nie oficjalnie ponad 12 walk, wszystkie wygrywa w zawodowstwie. No i trenuję w Myszkowie dalej młodzież. No mamy ponad 20 kilku zawodników. No i idą do góry, zobaczymy co będzie dalej. Odnajduje się pan w tej roli trenera? To jest moja pasja. Jak pana na przykład dziennikarstwo, dla mnie to jest boks. Trenerka, to jest to. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.